Tak, sobota 20 marca, piękna zima w Beskidzie Śląskim. Witamy Was z okolicy Stoku Narciarskiego Soszów, Wisła Jawornik. Pięknie, pięknie. Ja. Co ciekawe, jak widzicie, ludzie też jeżdżą na nartach. Pytanie tylko, czy wyciąg chodzi. Bo od dzisiaj oficjalnie stoki są zawrzyte. Więc czegoś tutaj nie rozumiem. Albo ja o czymś nie wiem. Albo się coś zmieniło. Na dzisiaj skitury mam. No bo... Ludzie jeżdżą na nartach. W ogóle jakieś zdziwienie, nie? Stok narciarski, ludzie jeżdżą na nartach, nie? Ale to jest potwierdzenie tych głupich czasów, jakich my dożyli. Ale jaja. Dobra, idziemy dalej. Jak widać, wyciąg krzesełkowy chodzi. Co ciekawe, chodzi też orczyk. Ciekawa sprawa. Ruch turystyczny. To już jest koło schroniczka na Soszowie. I tak jest trudna sytuacja. Orczyk chodzi. Jest mokry, ale na szczęście da się chodzić. Tutaj gościu tak fuczy, że ja myślałem, że to jakieś drapieżne ptoki. Ale szacun. Ale zobaczcie, jaki to jest błąd zawrzeć stoki, kiedy jest 20 marca i jest taka piękna zima. A
jest w okolicach Cieślara. Normalnie no wariaty rządzą te kraje, wariaty. To są w okolicach Cieślara. Ja idę po takie polanie. Wyznaczą po prostu tory, ale widok tu jest fenomenalny. Dobrze zrobił, że ja te skikuli kurde, to była bardzo dobra decyzja. Daj mi mu wywalone na te obostrzenia. Mogę sobie jeździć, chyba się mi podoba. Tam widać stok na nowej osadzie. Ciekawe, czy też chodzi, czy nie. Chyba nie. Ale widok obłędny. Fenomenalny. Oczywiście stoki mogą działać do specjalnych zorganizowanych grup sportowych. Tak, żeby się dowiedział. I dlatego ten coszul działa. Bo tam jakoś grupa sportowa jeździ. Powiązałka nawet ktoś tu zostawił. Czyżby się spodziewał żniw w marcu? Więc ta powiązałka to jest do tego, żeby robić kostki ze słomy. Chyba ze wsi to wie. Dobra, no to tutaj sobie ktoś dyskotekę urządza, ale jest kraina lodu. No i fajnie. Ja. O właśnie, ale na stożek nie pójdę. Dobra, bo mi zablokują film. Ja, roba po prostu ma to moc. Tak, 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 dokładnie. Dobra, idziemy. Robaczki Turowiec. Hejs w okolicach Cieślara. Ale widać, że ten śnieg taki mokry. Bo te takie bryły tutaj są. A, gdzie na upłuk przyjechał. Ale fajnie, fajnie. Szkoda, że stoki zaczną. Tu już wyleza. Widzę, tu jest po tym, jak ten puk przejechał, to ta druga jest tak jakby wyraz rakowana. Tak, moja ostatnia skilajza, skituring rajza tutaj była. To jest góra Stożek. To się wygląda jak Stożek, nie? Fajnie, fajnie. Wracamy na Sosów, ale już trochę zmienionym czasem. Thank you.
słońce się pokazuje. Tutaj tą drugą, gdzie jechał na rowerze w 2020 roku, to jest u mnie. To jest druga asfaltowa. Teraz takie okrążenie tutaj robię. Pętle. Wracam w rejon surfowy. Tak, to jest mały stożek. Trochę dalej zaszedł jak ostatnio, bo ostatnio że był jedno tam. Teraz że przeszedł to osiedle tutaj. I tutaj już mamy wielki stożek, ale ja tam leś nie będę, bo dawno tam nie był, a nie znam terenu. Chociaż widzę, że tam jakieś trawersy są, ale nie będę się tam cić po prostu. Nic na siłę. Trochę się jednak zbliżył do stożka. Mały stożek, 2,5 km do Soszowa. Ktoś pamięta, to tu było przejście graniczne. Ta chałupka po prawej stronie to było przejście graniczne i oczywiście jest po polskiej stronie, bo wiecie, kwarantanna i te sprawy. Jakby w los nie tam gdzie trzeba i bym jechał, to by było nieciekawie. Nowy Polski Narodowy Sport, czyli stoki zamknięte do poloty ruch. Ja już wracam. Sam Hanej chyba idzie śnieżyca na mnie. Ja, będzie fujało. No to trochę będzie ciekawie. Dobra, idziemy dalej. Trałpę jeszcze tu stoi. Ja pierdzielę. Ale było wyjeżdżane. Fajne warunki, kurcze. Stoki zamknięte. Tylko dla zawodników, słuchajcie. To co było na Soszowie to zawodnicy. Tak. Udało się mi dowiedzieć. Tylko dla zawodników, dla licencjonowanych zawodników PZN. Tak więc niestety na razie dobrych informacji nie mam do nikogo. Dla nas zwykłych narciarzy stoki są zawrzyte, chyba że ruszą szkolenia narciarskie. A z tego co wiem, to właściciele ośrodków analizują do tej pory to rozporządzenie, które od dzisiaj obowiązuje. Granicznik czeski. O, tam jest jakaś góra. Trzeba by tam było rajza zrobić, bo tam widzę jakoś trasa jest. Trawers taki. Jest
wczoraj za rowerem. Dobra, no to już pomału ten będziemy kończyć ten skitur. Jak na razie to mi zostało. Bo tylko ostatni dureń by kończył sadząc przy takich warunkach w górach. Także no. Jademy dalej. Kurwa, coś tu najebali. Kto powiedział, że mnie jeździ na nartach? Dziękujemy za uwagę i do zaś. Mam nadzieję, że